Znajdujemy się na terenie dziedzińca Kętrzyńskiego Zamku. Obecnie prowadzone są tutaj badania archeologiczne. Badania mają na celu odnalezienie reliktów związanych z funkcjonowaniem na terenie tutaj dziedzińca krużganków. Jeszcze przed II wojną światową, przed końcem II wojny światowej, z dwóch stron dziedzińca znajdowały się drewniane krużganki. Wiemy, że wcześniej obiegały dziedziniec z trzech stron, były taką formą komunikacji. Pomieszczenia tutaj nie posiadały wewnętrznych korytarzy, były czymś w rodzaju takiego zewnętrznego korytarza do komunikacji poszczególnych pomieszczeń w zamku. W czasie odbudowy zamku zrezygnowano z odtworzenia tych drewnianych krużganków przedwojennych. Pojawiły się tutaj betonowe balkony, które w czasie ostatniego remontu musiały zostać zdemontowane ze względu na ich stan techniczny. Obecnie przygotowywany jest projekt odbudowy, odtworzenia tych drewnianych krużganków i te prace, które tutaj prowadzimy, miały na celu odsłonięcie zejść do piwnic zamkowych, a także odsłonięcie studni, której istnieniu wiemy od 2005 roku. Obecnie prace trwają przy skrzydle północnym, tym najważniejszym, tym domu, tak zwanym domu wysokim, gdzie mieściła się siedziba krzyżackiego prokuratora. Odsłoniliśmy zejście do piwnic z bardzo dobrze zachowaną średniowieczną posadzką, ze stopniami schodów, które prowadziły do piwnicy, prawdopodobnie należącej do przebywającego w zamku prokuratora krzyżackiego. W innych wykopach odsłoniliśmy także elementy związane z kolejnym zejściem do piwnic oraz jakiś niezidentyfikowany na razie bliżej mur, który być może był podstawą jakiejś klatki schodowej przy skrzydle wschodnim. Prace trwać będą jeszcze dłuższy czas. W tej chwili otwieramy wykop w miejscu, gdzie w 2005 roku odnaleźliśmy relikty studni. Będziemy ją dokładnie dokumentować. Wszystkie te relikty niestety zostaną zabezpieczone i przysypane. Będą czekały na odtworzenie, ewentualnie w ramach już realizacji projektu przebudowy dziedzińca i odtwarzania drewnianych krużganków.